obecnie tutaj znajduje się obudowa, część główna mostu. Z mojej lewej strony jest usytuowana jedna z dwóch zwolnic napędowych. Przede mną są ułożone części z przedniego mostu, którą obudowę Państwo przed chwilą widzieliście. Tutaj znajduje się koło talerzowe. Tu jest obudowa mechanizmu różnicowego. Tutaj jest wałek atakujący. Moi drodzy, znajduje się jednostka napędowa, silnik C27 model, to jest silnik V12 o mocy 760 koni mechanicznych. Możemy tutaj zobaczyć u góry jeden z tłoków wyjętych oraz tuleję cylindrową. Silnik jest w tym momencie przygotowany do mycia i wstępnej weryfikacji i dalszego remontu. Kolejnymi komponentami, które zostały zdemontowane z silnika, są głowice. Dwie głowice leżą, już są umyte wstępnie i oczekują na dalszą weryfikację. Tam Państwo mogą zobaczyć, mamy wyjęty również wał korbowy, wstępnie umyty i przygotowany do pomiaru. Części silnika podczas demontażu są segregowane i układane na regałach. Tutaj mogą Państwo zobaczyć wałki rozrządu. Z każdej z głowic są umyte. Tu mamy chociażby pompowtryski ułożone ładnie. Pompowtryski mechaniczne tej wielkości. Skrzynia biegu wraz ze skrzynią rozdzielczą została wyjęta i w tym momencie po wstępnym umyciu oczekuje na rozbiórkę i weryfikację.